Siemanko, witajcie widzowie w kolejnym odcineczku, w kolejnym update'cie do Toilet Tower Defense. W końcu mamy update, widzowie, i zobaczcie, mamy Summer Event Pass, Tropical Crate, Solar Flare TV Mena, mityczka, Noob Toilet Crate'a i Advanced Toilet Crate'a. Dosłownie mamy dużo krejcików, mamy Summer Event Passa, jak tutaj sobie podejdziemy, to już to widać. Zostawcie łapę w górę, widzowie, oczywiście suba z dzwonem, bo będziemy, widzowie, sobie wbijali pasika, będziemy grali. Tylko ciekawe, gdzie się to wbija, nie? Generalnie co trzeba grać? Wally Ball Speakerman, co jest, jakie fajne w ogóle, Tropical Crate, okej. Okay. I tutaj mamy tego zioma, mamy oczywiście boosty, na to konto, widzowie, super. Serio, teraz jakby opłaca się zacząć grać? Bo wiecie, zawsze jak jest pasik eventowy, to po prostu bardzo warto jest zacząć grać, bo wtedy można zarabiać na crate'ach, zarabiać na nowych postaciach. Patrzcie, Lifeguard Speakerman. A co mamy na najwyższym tierku? Zobaczmy, ile jest tierów? 60 będzie. Solar Flare TV Man, okej. Okay. Czyli to jest ten mityk. Mamy też misję. Pokonaj toalety, wygraj i tak dalej. Na Easter Mode. Co? Tylko na Easter Mode? Serio? A dlaczego akurat na Easter Mode? Co to jest w ogóle za jakieś... Czekajcie, gdzie jest Easter Mode? Bo tak, mamy ten palmowy, Limited Time. Patrzcie, jak to wygląda w ogóle, jak oni tu... Co to jest? Co to za ziomek jakiś ognisty? Co tu się dzieje, widzowie, w ogóle? Dobra, nie ogarniam tego do końca, ale zobaczymy. Tu mamy Coconut Crate'a. Jest Top Coconut Crates Opened, okej. Okay. No tutaj generalnie ja chyba powinienem dostać, widzowie, crate'y, bo no, byłem w topce, z tego co pamiętam. Ale chyba z top 10 mnie zepchali. Mamy Ohio Mode i mamy, widzowie, rotację za tydzień. I mamy Halloween Mode, zobaczcie, normalnie mamy Halloween. I tutaj podobno ma być PvP Mode, więc naprawdę jest mega ciekawie. Mamy questiki tutaj też na górze, ok, update area. I teraz tak, o co chodzi z tym Easter Mode? Bo to chodzi chyba, że eventowa mapka, tak? To chyba chodzi o tą eventową mapkę, czyli widzowie, odpalimy się mocno i ciśniemy z eventową mapą. Mamy też shop i zobaczcie, tutaj mamy Tropical Crate'a. Tropical Crate jest tak samo jak tutaj, widzowie, buściki do kupienia. No przecież to po prostu jest jak za darmo, no jakby zobaczcie to sami. Przecież to jest jak free, nie? Totalnie free. Co to jest 10 boostów za 750 gemów? Przecież to jest totalnie prawie nic, nie? Totalnie nic. Patrzcie, Vulcanic Titan, ile chłopów już go ma. Dobra, widzowie, robimy giga opening, nie? Ja kupuję, widzowie, ile się tylko da. Oczywiście tutaj za coiny też kupimy dyszkę. Dobra, to jest to samo, nie? Czyli mamy tak, Pineapple Speakerman, czyli SpongeBob, Seagull Cameraman, Torch TV Man, Splasha ma, ok, ten też ma Splasha i mają dość dużo obrażeń, a ten, widzowie, ma 100 tysięcy obrażeń, co to jest w ogóle, bez kitu, ale co 3 sekundy bije, dobra, czyli jak to wygląda w ogóle, bo on bije, ok, 300 tysięcy, ale co 3 sekundy, dobra, to o to chodzi. Powiem wam tak, ogólnie możemy tego kupić tak dużo, jakbyśmy grali w jakieś prywatne TTD, jakbyśmy grali w jakąś podróbkę, patrzcie, ile ja tego mogę wyklikać, przecież to jest po prostu chore, ile ja tutaj mogę, widzowie, patrzcie, klikam, 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 dosłownie, na niego jest 0,3%, no więc wydaje mi się, że na luziku go trafimy. I teraz tak, widzowie, może też nie wydam wszystkich gemów. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Dobra, czekajcie, wezmę sobie jeszcze. Zanim zaczniemy robić Summer Event Passa, no to na początku sobie ogarniemy tutaj tego crate'a. Dobra, dawaj crate'cika, stary. I mamy to. Dobra, widzowie, wystarczy, bo już prawie wszystko wydałem. I mamy Exclusive Food Crate'a, Unicy, SWAT, Mutant Toilet. Mamy coś za Robux, ok. Go też wam przetestuję, oczywiście, żebyście wiedzieli, czy warto, czy nie warto grać. Odpalmy sobie lag boosty, bo tu wiecie, czemu nie, może działają, może nie, już sam nie wiem. I teraz tak, jak wygląda Summon Area, zanim otworzymy, widzowie, mnóstwo tych crate'ów. Patrzcie, co sobie wykupiłem. Ja nie mogę. Jakie to jest grube. A co to jest w ogóle tutaj? Czekajcie, jest Sell Units. A tutaj? Co to daje ten taki znaczek? Patrzcie, taki iksik na kameramenach. Co to jest w ogóle? Ej, dobra, totalnie, totalnie, widzowie, nie wiem, o co tutaj chodzi, nie? Totalnie nie wiem. Ale dobra, lecimy. Mamy Summon. Noob Toilet Crate. Patrzcie, normalnie, Toilet... Specjalist, Astro Toilet, Mafia Toilet, Airplane Toilet i Strider Toilet, czyli tutaj mamy do samonowania jakieś, widzowie, specjalne rzeczy. Co tu się dzieje? Advanced Toilet Crate, Scientist Toilet, Flame Thrower Toilet, Rocket Launcher Toilet, Strider Toilet i Boss Toilet. Ej, yo, co tu się dzieje w ogóle, widzowie? Ile crate'ów tutaj doszło? Co jest? Ej, dobra, ten update jest naprawdę giga gruby. A sponsorem odcineczka jest już długo funkcjonująca strona Bloxboom, na której możesz kupić przedmiot lub jednostkę w grze, która cię interesuje. Jest tutaj Toilet Tower Defense, Adopt Mi Pet Simulator oraz wiele więcej. Jedyne, co wystarczy zrobić, to zalogować się na stronce, wybrać przedmiot, który cię interesuje, dodać go do koszyka i zapłacić. Pamiętaj, by wpisać kod MERES, aby otrzymać aż 10% zniżki na wszystkie zakupy. Opcji jest
wiele, bo można płacić PayPalem, kartą oraz Blikiem. Blik dostępny jest w wyborze TazaPay. Każde zamówienie dostarcza bot, więc po opłaceniu zamówienia wystarczy dodać go do znajomych i dołączyć do niego, by mógł wysłać trajda z przedmiotem, który kupiliście, i gotowe. Jeśli coś pójdzie nie tak, pamiętajcie, że jest support 24/7 na stronce i na pewno wam pomogą. Gwarancja przedmiotu albo zwrot pieniędzy. Niestety, widzowie, wydałem już moje coiny, ale tak, coming soon mamy też klany, no niestety jeszcze ich nie ma. Możemy sobie otworzyć jeden, dobra, Rocket Launcher Toilet. Mamy pierwszą nową postać, to są, widzowie, właśnie postacie toileciki. Scientist Toilet, a tamten ile był? Czekajcie, ile był wart tamten? O, 19%, dobra, ładnie nam poszło nawet. Mamy oczywiście zbuffowany tutaj, no wiadomo, większe szanse. I teraz tak, widzowie, Summon 10, okej? Okay? Specjalist Astro, Mafia Toilet, Toilet, okej? Okay? Czyli wszystko trafiłem, czy nie? Airplane'a nie trafiłem, tak? I Stridera, no wiadomo, Stridera trafiłem, czy nie, widzowie? Już sam nie wiem, nie mam Stridera. Specjalist Astro Toilet. Ej, to jest taki noobski crate, właśnie jak zaczynacie gierę, to idealny, naprawdę, bardzo fajny pomysł z tym noobskim crate'em, giga tutaj, widzowie, mi się to podoba, patrzcie, jaki łeb ten toilet ma, co tu się dzieje, ile tu postaci teraz można mieć, to jest po prostu chore, widzowie, musimy koniecznie zrobić aż kilka odcinków, gdzie w jakimś gramy tylko toiletami, na przykład, patrzcie, jak piszę sobie toilet, patrzcie, ile toiletów tu jest w ogóle, co tu się dzieje, jakiś airplane też jest, tak, czy to był specjalist, no patrzcie, ile tego jest, przecież tego jest mnóstwo, ale to nie wszystko, widzowie, bo kupiliśmy sobie crate'y, także pootwierajmy. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Otwórzmy od razu 30, co się będę bawił, widzowie. Lecimy, lecimy, lecimy. Czy będzie godli? Czy będzie godli? Dawaj, dawaj, dawaj. Rośnie, rośnie, rośnie. Ile tego jest, widzowie? Co tu się odwala? Dobra, mamy tutaj Legendary Epic, okej. Okay. Mityczka mamy. Torch TV Mena. Mamy tutaj Pineapple, okej. Okay. Czyli tutaj nic za bardzo nie poleciało. Okej, okay, lecimy, widzowie, dalej po godli. Musimy mieć godli. Jak zdobędę godli, to wtedy będę zadowolony. Ale jaki krejcik free to play, nie? Naprawdę przyznaję, że Telantric teraz przeszedł siebie, nie? Samego. Totalnie przeszli samych siebie. Bo tutaj wszystko mamy free tak naprawdę. Patrzcie, otwieramy, otwieramy. 0,3%. No widzę, że jakoś mojego farta tutaj totalnie nie ma w tej grze. No zobaczcie, ile ja otworzyłem. Nic nie mam, naprawdę. Pineapple Speakermana. No i co? I tyle tak naprawdę. Co tu się, widzowie, dzieje? Przecież aż tyle naraz otworzyłem, żeby nawet jednego godli nie mieć. Co tu się odwala, nie? Ja nie wierzę, widzowie. Jakiego ja mam niefarta w tej grze, to po prostu jest szok. Zobaczmy, ile ich jest w ogóle, tych godli, bo zakładam, że ludzie pokupują tego bardzo dużo, nie? Że tego będzie po prostu mnóstwo. Pełne, po prostu, wiecie, kieszenie. Dobra, zobaczmy, jak to wygląda. Misję mamy 10 Summer Crate'ów. Coconut Crate'ów, okej. Okay. A co to w ogóle jest Summer Crate? Bo ja na przykład otworzyłem 10 tropikalnych crate'ów, a co? A summer, czyli te, które są na summon area. O matko, to ile trzeba, widzowie, tutaj zarabiać, wiecie, czy to nie? No to jest tropical, to nie jest jako summer? Ja nie wiem, nie ogarniam. Open 10, okej, okay. No coconut to wiem, ale tutaj dziwna sprawa, widzowie, dziwna. Czy ja w ogóle dostałem te coconuty na post office'a? Zobaczmy, okej. Okay. Obczajmy sobie, obczajmy. Nie dostałem! No to nieźle, widzowie. Byłem w topce i nie dostałem. Dziękuję oczywiście za wszystkie tutaj prezenciki. Pozdrawiam serdecznie na odcineczku każdego. I widzowie, mega mnie dupcia boli, bo nie dostałem moich coconut crate'ów, a powinienem dostać chociaż dyszkę, nie? Bo byłem w top 13 chyba na koniec. Na nagraniu byłem top 7, później top 13, nie? Więc powinienem otrzymać. A tutaj, widzowie, totalna lipa. No jakoś nic nie dostaję. Dobra, lecę cały czas, bo chcę, żeby nikt mi nie zabrał mojego godli, nie? Bo jak ktoś trafi godli, kiedy ja akurat nie otwieram, to będzie lipa. Otwierajmy, otwierajmy, widzowie. Pełen po prostu. O! Rośnie, rośnie! Patrzcie, mamy go! Vulkanic Titan! Yo! Dobra, mamy ziomeczka! Dobra, widzowie, teraz to jest elegancko. Patrzcie, Vulkanic Titan! Lecimy, normalnie. Otworzone, otworzone. Ile tych crate'ów można mieć w ogóle? Znaczy, wiecie, no ja akurat miałem dużo gemów, bo wydałem prawie 40 tysięcy gemów na te crate'y. Po 10 crate'ików tego jest naprawdę dużo, nie? Naprawdę, widzowie. Powiem wam tak. Czuję się, jakbym grał w eksperymentalne TTD, tyle tego nakupiłem. Dobra, koniec, koniec, widzowie, już wam tego oszczędzę. Ja nie wierzę, ile tego tu jest, nie? W sensie, zobaczmy, ile dostaliśmy z tego mityczków, ile godli, bo ja, widzowie, już oszalałem, nie? Od tego otwierania widać, że zresztą oszalałem, co nie? Naprawdę jest mega fajnie. Na pewno fajne jest to, że z Summer tutaj pasa zdobędziecie sobie też potki i trzeba grać chyba właśnie Sand Isles, tak mi się wydaje, no bo tu chodzi o Easter. No nie, że Easter, że wiecie, Wielkanoc, chyba, że tutaj gafę walnęli i taki napis dziwny. No bo Easter mi się kojarzy, wiecie, no z Wielkanocą, ale dobra. Chyba chodzi po prostu, że to jest event, tak? Że jakieś wydarzenie, że jakieś tam sezonowe wydarzenie. Czyli w tym wypadku, widzowie, w ogóle Seagull Camera ma, słuchajcie, mewy na sobie. Co tu się odwala? Ja nie wierzę, naprawdę. Piękny design. Jeżeli chodzi o te postacie, naprawdę bardzo fajne, giga mi się podobają. Ale czy skończy to się pokazywać? Dobra, widzowie, mamy to. Widzowie, obczajcie to. Taki basicowy toilet jest lepszy od Speakermana o wiele.
wiele, nie? Patrzcie, 600 obrażeń, 1,5 sekundy cooldownu, tutaj szybszy jest, wiadomo, ale wychodzi nam 200 dipsa, tutaj 400. Mamy specjalistę, patrzcie, ze splashem, mafia toileta, czajcie, jak to fajnie wygląda, mamy scientist toileta i to jest moveable? Ja nie wierzę, co to jest w ogóle, widzowie, to wszystko oczywiście potestujemy sobie w osobnych odcinkach, czyli każdą postać będę sobie osobno testował. Nie wiem, co to znaczy, ten po lewej znaczek, co to, widzowie, jest? Totalnie nie ogarniam tutaj bomby. Mamy Pineapple Speakermana, to wiadomo. Mamy też, widzowie, tego TV-ka, ile mi ich dropnęło, zaraz zobaczymy. Mamy Kokonata, Rocket Launcher Toilet, Moveable i jeszcze Splash. Czajcie, jakie te toalety są potężne w ogóle, co tu się odwala? Seagull, kamerka, co on robi? Ej, on coś przyzywa, nie mów, że on przyzywa normalnie mewy, bez kitu, patrzcie, mamy 100 tysięcy HP jakieś i ma cooldowny 20 do 5 i dipsa no niestety nie ma, ale to jest jakiś, widzowie, jakaś przywoływaczka, co tu się odwala w ogóle, nie? To będzie mega fajne. Torch TV, oczywiście też, widzowie, na osobnym odcineczku. Vulcanic Titan, go już oczywiście mamy, widzowie, no 100 tysięcy obrażeń, mega, mega ciekawe. Jakby mu dodać DJ-a TV, to mu bardzo dużo cooldownów zbije, więc będziemy mieli więcej jak 100 tysięcy na sekundę, więc to jest naprawdę bardzo fajna opcja. No i co, widzowie, tak patrząc na to, większość rzeczy mamy ogarniętą. Oczywiście kupię jeszcze też tego slot Mutant Toilet, muszę doładować Robuxy. Kupię go, widzowie, i oczywiście wszystkich odcinków spodziewajcie się codziennie. Codziennie będę wrzucał jakiś odcinek, albo to z tą postacią, albo jak klany wyjdą, to się wrzuci, o ile wyjdą, kiedy jeszcze będę, bo ja generalnie, widzowie, będę leciał na wakacje za niedługo. Także na wakacjach będą wszystkie odcinki z tych postaci. Jak dobrze wiecie, jeszcze tutaj to na kaktusa nie testowałem, może się uda, no ale jest tych postaci tyle, że naprawdę porobimy sobie rodzinki, wiecie, to dużo jest tutaj do roboty, tego jest mega, mega dużo, przecież tego tak tutaj dodali, że masakra, widzowie, ja muszę jeszcze dobić coiny, dlatego najlepsze, co mogę zrobić, to zagramy sobie, słuchajcie, mapeczkę, nie? I czekajcie, jak mamy summon, czekajcie, summon, odpalmy sobie tak, może weźmy sobie, ej, dlaczego nie mogę unequip? Aha, bo ten przycisk jest do tego, że ten x-ik ma robić to, że zdejmuje nam postacie, ale aktualnie to jakoś nie działa, muszę, wiecie, ręcznie tutaj pojedynczo odpalać, co tu się odwala? Jakoś tak dziwnie jest to zrobione, naprawdę, troszkę tak jakby nie działało, nie? Weźmy sobie upgraded large lasera. Dobra, widzowie, mamy 50 wavik, gram sobie tutaj totalnie pay to win postaciami. Znaczy taki upgraded large laser kamerka to wcale nie jest drogi, żeby go kupić za gemę, wiecie? Więc tutaj wiem, że dużo osób zresztą z was pisało mi, że nim gracie. No i dobra, rozprawmy się, widzowie, z ostatnim wave'em. Na pewno nam się uda, bo nawet jeżeli nam boss tutaj wejdzie w bazę, to i tak wygramy. Mamy 4340, jeżeli chodzi o, widzowie, HP naszej bazy. Także naprawdę mega dużo. Ulepszmy naszego upgraded large laserka i mamy tutaj, widzowie, evil toilet kraba. Siemano. Mamy nawet jeszcze rewind toilet, żeby sobie go cofnąć. Ale no myślę, że tutaj nie będzie to potrzebne, bo to takie jest, wiecie, bez sensu. Sprzedajmy sobie greena, tego też tutaj też możemy sprzedać. No tutaj niech jeszcze rozwalają ziomki. Tutaj greenek, dobra, tutaj greenek jest ok. Możemy dodać, no nie wiem, co możemy dodać, moglibyśmy Sheffito Clockmana ulepszyć. My to wygramy, patrzcie, normalnie, bez problemu. Dlatego tutaj czekam, aż rozwalam tych DJ toiletów. Bo tu ile mamy? Jednego? A, już jednego, bo wcześniej na pewno był jakiś jeszcze jeden. No i dobra, weźmy tego greena, żeby szybciej podszedł, bo mi zależy na tym. A dwa są jednak, zobaczcie, jak się schowały, nie? Widzieliście to? Ale się tam wpasowały w siebie, bez kitu, co tu się odwaliło. Coś mi się wydaje, że te dwa DJ toilety to jakby wolniej spadną niż Evil Toilet Crab. Naprawdę, że ten Evil Toilet Crab szybciej będzie rozwalony od nich. Chociaż zobaczymy, widzowie. Obstawiamy zakłady. Patrzcie, DJ Toilet leci tutaj. Dobra, dostają od szefa Clockmana. To tu już bardzo dużo obrażeń wleci. Okej, został jeszcze jeden. Spoko, Evil Toilet Crab, widzowie, też tutaj idzie do nas dalej, idzie. No dobra, wydaje mi się, że będzie ok, że raczej Evil Toilet Crab wygra. Chociaż, patrzcie, DJ Toilet, no, ma tylko stówkę. Dobra, dawaj. No, widzowie, jednak Evil Toilet Crab przegrał, w sensie dłużej mu tutaj zeszło na to. Czy damy radę, widzowie, czy damy radę? Wydaje mi się, że damy radę, nie wiem, czy zdążę tutaj sprzedać tak naprawdę, żeby sobie postawić postać. Dawaj tutaj kolejnego. Dobra, widzowie, na luziku, patrzcie. Coin boost, double coin, wygrany mecz, 3000 coinów. Nie jest to mało, jest to naprawdę dużo. I poza tym powinienem mieć zrobione do Summer Passa misje. Zobaczmy, czy są, jak najbardziej. Dobra, 500 expa, coinów nie ma za to. Później są, z tego co widzę, mamy po 5 misji maksymalnie. Event pass, widzowie, Tropical Crate, 200 coinów, także jak widzicie, naprawdę totalnie free to play pasik. Serio, to jest mega OP. 3000 osób ma godli prawie, no
naprawdę ładnie to wygląda, ale nie zobaczyliśmy jeszcze jednego, słuchajcie, w tym update'cie. Także Summon Area i tak, no nie chcę być VIP-em, uspokój się. Noob Toilet, patrzcie, tutaj mamy tego Krayta, tu też mamy eventowego Krayta, ale nie zobaczyliśmy Summer Krayta. Dobra, tu nic nie ma, ale patrzcie tutaj, Basic Krayt, jest nowy DJ Toilet, czajcie? DJ Toilet, Legendary Obszarówka, normalnie, Buff Mutant Toilet jest Moveable Mitykiem, czajcie? 75 tysięcy chłop ma, ile Moveable postaci w ogóle, a w Mityczku mamy coś tutaj nowego? Nie, w Mityczku nie mamy, czyli tylko basicowy, tak? Rozumiem, dobra, czyli tutaj dwie postacie, ten slot jako za Robuxy. Wiecie co, ja na pewno chciałbym spróbować raz sobie tutaj machnąć, tylko weźmy te basiki, epiki, dobra, Legendary zostawmy i mamy coś? No niestety, widzowie, bieda totalna, ale zobaczmy jeszcze raz, dawaj, dawaj, Summon. Przez to, że widzowie gracie Sand Isles, to dostajecie tak, nie dość, że słuchajcie, Coconut Krayta, dostajecie do misji rzeczy i dodatkowo dostajecie po 1000 coinów. Jeszcze jak macie double coiny, no to wiecie, to 2000. Jak macie VIP-ka, to jak macie double coiny Game Pass, to 3000, czajcie? Także mega, mega dużo. Gdzie to było? Tutaj double coin i właśnie coin boost, nie? A macie to za darmo, bo będziecie mieli z Summer Passa. Mega potężny update. Naprawdę najlepszy moment, żeby przyjść i jako nowy gracz zacząć grać albo wrócić do gry właśnie w Toilet Tower. Ale widzę, że widzowie, nie wiem, no totalnie mi tu nie oddaje to, nie? Dobra, nie ma co. Widzowie, robimy jedną najważniejszą rzecz. Zanim zacznę pokazywać wszystkie postaci, będą odcineczki z tego, to na tym odcinku lecimy, widzowie, zobaczyć Trading Plaza, czy ona nie oszalała, ile ludzi tutaj co ma i generalnie też pamiętajmy, że Event Passa nie da się pominąć Robuxami, więc tutaj nie będzie tych nowych postaci raczej na Marketplace'ie, ale zobaczmy, zobaczmy, bo cały update chciałbym wam pokazać, zobaczmy, co tu się w ogóle dzieje i dlaczego ten przycisk nie działa, to nie wiem, było Unequip All, o, działa, dobra, zniknęło, nie wierzę, działa, dobra, spoczko, więc mamy, widzowie, Tropical Crate do sprzedania, możemy sprzedawać, nie wiem, za ile tak naprawdę, no bo nie wiem za ile, możemy je kupić, nie pamiętam tam po ile, po 700 gemów czy coś takiego, nie wiem czy ktoś to będzie sprzedawał w ogóle. I teraz tak, co my tu mamy w ogóle? Zobaczmy, zobaczmy, troszkę się powtarzam. Slot Mutant Toilet. Wiecie co, kupię go sobie za 4 koła, żeby też już go mieć. Nie chcę wydawać Robuxów, także go sobie kupię za gemy w grze. Dawaj, dawaj, ziomeczku. O, próbuję kupić. I widzowie, uda się, czy się nie uda? Uda się, czy się nie uda? No właśnie, to jest najgorsze, to czekanie. Dobra, Titana Kaktusa nie ma, któż by się spodziewał. Patrzcie, upgraded laser nawet po 900, czaicie? On jest mega OP na tą taktyczkę, na tą mapę, także giga polecam. Hyperek Lipa, mega spada sceną, wiadomo. Wulkanik Titan. Ej, zobaczcie, można normalnie sprzedawać sobie za mega dużo gemów, także jak otwieracie za coiny te paczki, to później możecie sobie, widzowie, wiecie, otwieracie za coiny paczki z Vulcanic Titanem, macie 0,3% i lepiej za coiny, zbierać coiny, otwierać za coiny i sprzedawać za gemy, bo kupowanie za gemy, jak ja, to się nie opłaca, wiadomo, to wiecie, tak robiłem na szybko, nie opłaca się. Mamy tego nowego mityka, tutaj nowego, DJ Toileta też nie ma, patrzcie, totalnie, no bieda, nikt nic nie ma, nie? Mamy jeszcze tego Mafia Toileta tutaj, zobaczcie, pomiędzy, który się tutaj pojawił. Dodatkowo mamy też te inne toaletki. Mamy Rocket Launcher Toileta. My go mamy. Sigula mamy. Airplane Toilet, widzowie. Ile tutaj tego dodali? Bez kitu. To jest jakieś 20 postaci. No tak jak obiecali, tak mamy tutaj. Flame Thrower Toilet. Chyba tego nie mam. Kupię sobie. Nie kojarzę. Ewentualnie miałem i teraz wydałem gemy niepotrzebnie. Ale widzowie, nie wiem. Nie pamiętam. Pineapple mam. Ice Cream. Scientist Toilet. Ej, zobaczmy, czy ja to mam, czy nie? Scientist... Mam! Scientist Toileta. To jest Rare Moveable. Co tu się w ogóle... A Flame Thrower? Nie, nie miałem. Dobra, to dobrze kupiłem, widzowie. Ale będziemy testowali, ale będziemy mieli tutaj dużo do testowania, nie? Widzowie, naprawdę. Mafia Toilet tutaj. Ja obczajam, czy mam wszystko, oczywiście. W tym odcinku zbieramy, nie? Żeby później mieć. Toileta za stówkę ludzie sprzedają. Co tu się dzieje? Naprawdę dużo się tutaj odwala, nie? Powiem wam, że jest grubo. W ogóle ktoś wystawił, patrzcie, tego Godli nowego. Gdzie on tutaj jest? Zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy. Boss Toileta. Czaicie? 120 tysięcy chłop bije. To jest jakiś Godli, który bije 120 tysięcy, jest kiblem. 70 koła gemów za takiego. Ile tu jest, widzowie, postaci do testowania, to ja po prostu oszaleję, nie? Mutant Toilet, patrzcie, jakiś mutant z plaszem, ze splaszem za 5 koła. Kupuję. Wiecie, wszystko kupujemy. Tego nie opłaca się na początku kupować, pamiętajcie. Ja kupuję, bo tutaj, wiecie, mam dużo tych gemów, ale nie opłaca się kupować, bo będziecie mieli to o wiele taniej. Także ja to kupuję po prostu, żeby mieć już z główki i żeby mieć każdą postać do przetestowania wam na odcinku, nie? Także będę na pewno, widzowie, wlatywał z odcinkami codziennie. Sprawdzajcie, czy warto. I teraz mamy jeszcze tego tutaj na tego ratownika i tego, widzowie, jeszcze jednego tam z chyba jakąś piłką plażową, coś takiego, nie? Więc tutaj siatkuwa.
ziomeczek. Tutaj nie mamy tego Mafia Toileta, chyba tego dużego, i DJ Toileta. No dobra, no jesteśmy biedni, nie mamy tego. Boss Toilet dość drogi. Można by pochodzić po tych serwerach, wiadomo, gdzieś tam będzie taniej pewnie. Kwestia, no Tropical Crate po 250. Ciekawa sprawa, bo wiecie, wygrywacie tego Tropicala tak naprawdę. Możecie sobie ogarniać tutaj z Summer Passa i tak nowe konta robić. Jak robiłem od zera do Ultimate'a, to zawsze nowe konta na tych pasach wszystkich mega oddawały, nie? No bo wiecie, jest jakiś tam event pass i po prostu sobie ogarniacie na tym hajs, wtedy najlepiej zaczyna się grę. Wiadomo, jest po prostu najlepiej. Zobaczmy jeszcze jedną plazę na koniec, widzowie. Czy coś tutaj będzie potężnego? Powiem wam tak, ogólnie muszę przeczyścić EQ, bo mam tego tyle, że już nawet nie wiem, co nowego tutaj mam. 100 tysięcy chłop bije ten Slot Mutant Toilet. Ile my damy postaci? Wiecie, ile dostaliśmy postaci, które są mega OP, czajcie? To jest po prostu szok, ile tego tutaj aktualnie do masakra, ile tego tutaj jest, bo Toilet tańszy, patrzcie. Także za tysiak tylko ich jest. Ja nie wierzę. Co tu się odwala? Tu jest, widzowie, wszystko i nic. Patrzcie, dałem 5 koła, jest za 3,5. Także no nie opłaca się. Nie opłaca się kupować. Wiem, że to mówię, ja i tak robię swoje, ale widzowie, no wiecie, ja chcę już zebrać. Ja tam się, widzowie, nie patyczkuję. Biorę od razu i się wado. Co tu jest w ogóle? Camo Toilet? Co to jest w ogóle? Ej, pokaż go. Wezmę go. 80 gemów. Czy ja go w ogóle mam? Camo. A mam go, ale nie widziałem, co to jest, dlatego się nabrałem. Aha, dobra, dałem komuś zarobić. Ale dobra, widzowie, można i tak. Niech sobie ludzie też zarobią. I teraz tak, jeżeli chodzi o... Ja nie narzekam, widzowie, na gemy oczywiście. Boss Toilecika. Dobra, ja resztę sobie dozbieram i będziemy, widzowie, oczywiście... Będzie nagranko, będzie mnóstwo nowych odcinków. Ja sobie sprzedam te rzeczy, których i tak mam za dużo, bo tego jest po prostu tyle, że ja... Nie, no jestem w szoku, nie? Tego jest tyle, widzowie, że to jest jakiś kosmos. Co się dzieje? To jest chyba największy update, jaki był. Naprawdę. Ja wam dziękuję oczywiście za obejrzonko. Nie będę was zanudzał tutaj sprzedawaniem tego. Zarobię koidy, to coś może powiecie, sobie posamonuję, ale raczej pokupuję wszystko za gemy i widzimy się w odcinkach z testowania każdej postaci nowej, każdej, widzowie. Więc tych odcinków będzie giga dużo, no ale też będę to jakoś łączył, że jak będą jakieś takie mega słabe, to połączę na przykład 2-3 postacie, no bo wiecie, w jednym odcinku pokazywać samego zwykłego Toileta, no to trochę byłbym wykręcony, nie? Wiecie, o co chodzi, to po prostu nie ma sensu. Dobra, kilka siguli zostawię. Dzięki, widzowie, wam za obejrzonko. Ja lecę dalej, jeszcze Kokonata nawet nie sprawdzaliśmy jednak. Dobra, to nieważne, widzowie. Sprawdzaliśmy te poprzednie wszystkie postacie. No i co mogę powiedzieć? No jest mega, mega potężnie. Tego surfera też można troszkę wyrzucić, no bo ile tego będę trzymał. I ja wam, widzowie, jeszcze raz dziękuję. Siemano!